Witam Państwa z Wrocławia, ze stolicy Dolnego Śląska. Mówi Beata Andreas. Jesteśmy na terenie byłego niemieckiego obozu pracy przymusowej i zagłady dla Polaków, gdzie 70 kilka lat temu w Pasiakach Polacy pracowali dla Niemców na ich dobrobyt. No, wiem, że przy pracownikach pracy przymusowej to nawet rok nie przeżywali ci ludzie. Nie chcemy wejść na teren. Jest to w tej chwili prywatny podobno teren. Żeby nie narazić się na proces, obejdziemy ten mur dookoła. Ja postaram się tak trzymać kamerę, żebyście Państwo dużo widzieli, ale żeby osoby postronne. Chronimy wizerunek osób prywatnych, nie znalazły się w kadrze. Bo sprawa jest poważna, dlatego że odnosimy wrażenie często, coraz częściej, że nie wiemy, w jakim państwie Wrocław jest położony. I tu zakręciliśmy w główną ulicę Opolską, która później zmienia się w Krakowską. Właśnie tu na wysokości ulicy Karwińskiej. Tu były te billboardy szpetne Szczynukowicze. Tam jest willa oprawcy, który żył z pracy przymusowej Polaków w czasie II wojny światowej, albo nawet przed, bo obozy koncentracyjne Vernichtungslager i Arbeitslager Niemcy zakładali już tutaj na terenie Dolnego Śląska przed napaścią na Polskę 1 września 1939 roku. I takich obozów na terenie okupowanej Polski Niemcy założyli tysiące. Dokładna liczba jest nieznana. Tym bardziej, że po 70 latach, po zakończeniu działań wojennych, od podpisania bezwarunkowej kapitulacji Niemiec minęło już 70 lat, 8 maja, a nadal nie ma traktatu pokojowego i widzimy po operacjach NATO we Wrocławiu, że nikomu z rzekomo polskich oficjeli nie śpieszy się do podpisania tego traktatu. Ten komin, historycy powinni się tym zająć, co przez ten komin się dymiło. Stary komin. Tu jest odnowiona część tego budynku. Staram się omijać szyldy, bo na balustradzie, na ogrodzeniu wisi bardzo dużo reklam. I dochodzimy do miejsca, które Państwu chciałam pokazać. Odnowione są również ceramiczne wzory na fasadzie. To jest główna część tego budynku starej pralni, tak się na to mówiło jeszcze 20 lat temu. Obecnie znajduje się tu kancelaria wypasiona którą naprawdę nie chcę mieć kłopotów, ale skoro już tu są, pod numerem 180 na Krakowskiej, to muszą się z tym liczyć, że Polacy będą pamiętać o tym. Przeczytam tą tabliczkę. W hołdzie polskim więźniom przebywającym na tym terenie w obozie pracy niewolniczej w czasie II wojny światowej. Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Klub ludzi ze znakiem P. Widzicie Państwo, jaka to jest mała tabliczka. Kto tutaj to widzi? Kto tutaj o tym pamięta? Czy dzieci w szkole, która obok jest, się uczą o tym obozie? Są informowane na ten temat, co tu Niemcy robili z Polakami. Retoryczne pytanie, bo tą panią dyrektor poznaliśmy niedawno. W jednym z moich filmów jest i apelujemy do władz miasta Wrocławia, żeby takie miejsca upamiętnić i w bardziej godny sposób i nanieść również na ocalić przed zapomnieniem, bo Siemoniak, minister obrony o zgrozo narodowej, nie wiadomo jakiego narodu, wzywa tu Bundeswehrę na teren Rzeczpospolitej. Podlizuje się tym Niemcom. 350 żołnierzy niemieckich Bundeswehry, czyli spadkobiercy Wehrmachtu, ćwiczyło właśnie na poligonach w czasie jakichś manewrów NATO. I czy Państwo wiecie, że ci żołnierze zostają, czy wychodzą z Polski? A ten sprzęt, który nawieźli, zostaje tutaj? Bo chwalą się. Później zrobię jeszcze już konkretny z internetu film na temat, czym chwalą się ci wehrmachtowcy co do tych manewrów w Polsce i jak są bezczelni w inwazji na Polskę, nie pamiętając o tym, co Polakom zrobili i tak naprawdę co dalej robią, bo jeżeli te miejsca pamięci, zagłady Polaków nie są upamiętniane przez 26 lat, PRL-BIS nie zrobiło nic w tej sprawie, a wręcz odwrotnie zaciera ślady po męczeństwie i martyrologii eksterminacji Polaków, to możemy spodziewać się, proszę Państwa, drugiej takiej katastrofy, która może być nawet jeszcze gorsza. Dziękuję na razie za uwagę. Mówiła Beata Andreas.